Na szczęście nie ma niebezpieczeństwa, że utracimy gwarancję. I myślę, że teraz uda się otworzyć obudowę. I teraz mogę wyjąć silnik, a później całą tę klamerkę z powrotem tutaj założę. Tutaj ewidentnie już mamy do czynienia z polską produkcją, z silnikiem SAZ-2 z podpoznańskiego Tonsilu. Tak, i ona tak jak widać zaczyna od razu działać. Nie będę jej dłużej męczył w tym stanie otwartym, żeby nie przepalić tych wszystkich elementów spiralki grzewczej. Będzie to teraz rozłączone, a po zamknięciu suszarki sprawdzimy działanie tego zabezpieczenia. Zobaczymy to zaraz, włączmy najpierw zasilanie i nawiew chłodnego powietrza. O, i suszareczka bardzo ładnie zaczyna teraz dopiero dmuchać ciepłym powietrzem. Cześć, mam dzisiaj na stole kilka suszarek do włosów, zaraz Wam o nich opowiem, ale szczególną uwagę w tym dzisiejszym, chyba raczej niedługim nagraniu chciałbym poświęcić tej starej, można powiedzieć kultowej, polskiej suszarce do włosów Fema, wyprodukowanej wtedy jeszcze przez, wydaje mi się, że noszące nazwę Zakłady Wyrobów Elektrotechnicznych Eltra w Bydgoszczy w 1965 roku, jak widzę tutaj na tabliczce znamionowej. Jeżeli dobrze pamiętam, to pod tą nazwą bydgoskie zakłady funkcjonowały od końca lat 50., chyba gdzieś od 57 roku i mniej więcej do 66 roku. Wtedy chyba zmieniły nazwę na zakłady radiowe Eltra i to jest nie bez znaczenia, jeśli chodzi o suszarki do włosów, ale o tej historii może porozmawiamy albo pod koniec tego, albo w innym nagraniu. A do opowiedzenia o tej suszarce zainspirowała, zmotywowała, zachęciła mnie wczorajsza bardzo fajna wizyta w Olsztynie, gdzie, i to może Was zaciekawić, przygotowywana jest bardzo ciekawa wystawa o historii polskich i nie tylko polskich suszarek do włosów. Pozwólcie, że na razie nie zdradzę jeszcze, kto taką wystawę organizuje i gdzie ona będzie zaprezentowana. Przyznaję, że nie chciałbym wybiegać przed szereg i robić tego przed organizatorami. Mogę Wam tylko zdradzić i jeżeli macie czas, jeżeli mieszkacie w Olsztynie, gdzieś w okolicy, albo jeżeli macie czas na taką przedsezonową wyprawę do Olsztyna, to mniej więcej od połowy marca będzie można tę wystawę w Olsztynie zwiedzać, a jeżeli tylko, czy kiedy tylko na oficjalnej stronie organizatorów pojawi się informacja i zaproszenie do udziału w otwarciu tej wystawy, czy do zwiedzenia wystawy w kolejnych dniach. Taką informację zamieszczę w opisie tego nagrania, w komentarzu i na pewno poświęcę temu jeszcze przynajmniej jedno nagranie. I tak sobie pomyślałem, że warto wyciągnąć te moje suszarki do włosów i być może w czasie trwania tej olsztyńskiej wystawy zrobić jeszcze jedno, dwa, może trzy jakieś nagrania związane właśnie z tymi suszarkami, tak żeby te nagrania były jakimś takim małym uzupełnieniem czy nawiązaniem właśnie do olsztyńskiej wystawy. Przyznaję, że ta moja kolekcja suszarek do włosów jest dosyć skromna. Wczoraj podczas wizyty w Olsztynie miałem okazję zobaczyć naprawdę imponujący zbiór polskich i nie tylko polskich suszarek, ale bardzo dużo było tam właśnie tych starych, pierwszych modeli suszarki Fema, tak jak tutaj ten model RSW-1 z 65 roku, model SR-2 produkowany jeszcze w Bydgoszczy i model SR-2 produkowany już w kętrzyńskich zakładach, czy wtedy to się chyba nazywało Kętrzyńska Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego. Zresztą nic dziwnego, że akurat w Olsztynie jest szczególne zainteresowanie tymi produktami, no bo bądź co bądź Kętrzyn i historia kętrzyńskiej fabryki to jest też historia regionu. Tutaj mam też z Kętrzyna już znacznie nowszą suszarkę SR3 i tutaj mam jeszcze taką podróżną, składaną suszarkę SRP-2, również już z kętrzyńskiej fabryki. Mam tutaj na stole jeszcze wschodnio-niemiecką, enerdowską suszarkę Comet, wzorowaną chyba na jeszcze przedwojennych Siemensach z instrukcją obsługi. Kiedyś przy jakiejś okazji tę suszarkę pokazywałem, bo ona powstawała w fabryce w Zul, tam gdzie między innymi też silniki do odkurzaczy, które importowane były do Polski pod koniec lat 50. i montowane także
w polskich odkurzaczach czy polskich urządzeniach. Tej suszarce na pewno też poświęcimy jeszcze uwagę. Miałem wczoraj okazję wypożyczyć na olsztyńską wystawę kilka moich eksponatów, między innymi bardzo fajną i bardzo ciekawą, chyba pierwszą powojenną polską suszarkę do włosów z fabryki ówczesnej fabryki rowerów i wózków dziecinnych w Rzeszowie, czyli z późniejszej rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, czyli z jeszcze późniejszych zakładów Zelmer. Tej suszarce poświęcałem całe długie, oddzielne nagranie, można to zobaczyć i bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie organizatorów do tego, że ta suszarka będzie teraz mogła być od połowy marca zaprezentowana na wystawie w Olsztynie. Zawiozłem tam jeszcze kilka suszarek niemieckich, AEG, suszarkę Fan Gnome. Także bardzo się z tego cieszę i myślę, że będą te suszarki takim małym, ale jednak sensownym uzupełnieniem olsztyńskiej wystawy. Natomiast dzisiaj, tak jak powiedziałem, bardzo chciałbym obejrzeć tę w mojej kolekcji chyba, znaczy nie najstarszą, bo ta suszarka Comet pochodzi z 63 roku, ta pochodzi z 65, ale z całego tego zbioru suszarek Fema jest to model najstarszy i taki, który jakoś szczególnie lubię i do którego bardzo chciałbym dzisiaj zajrzeć, bo przyznaję, że nawet jeszcze tej suszarki nie rozkręcałem. A w niej wyraźnie coś tutaj lata, nie wiem, czy uszkodziło się jakieś mocowanie silnika, czy coś jest niedokręcone. Chciałbym to sprawdzić i chciałbym przede wszystkim zobaczyć, czy ta suszarka w ogóle działa. Na moim stole warsztatowym została na razie tylko ta suszarka Fema z zakładów wyrobów elektrotechnicznych Eltra w Bydgoszczy. Rzućmy okiem, jak zawsze, najpierw na tabliczkę znamionową. Tutaj mamy symbol bydgoskiej fabryki, mamy oznaczenie Made in Poland, mamy typ suszarki RSW1. Od razu chciałem tutaj zapytać tych z Was, którzy mają może troszeczkę więcej doświadczenia i wiedzy o starych polskich suszarkach. Nie wiem zupełnie, czym te pierwsze suszarki RSW1 różniły się od suszarek SR1. Nie wiem, która z nich była pierwsza. Przypuszczam, że jednak te suszarki RSW1, ale nie jestem tego pewien i niestety nie mam jeszcze takiej suszarki SR1 z Eltry. Bardzo będę chciał te suszarki porównać. Być może wtedy wyjaśni się, który z tych modeli był pierwszy. Mamy tutaj napięcie, częstotliwość sieci, mamy tutaj moc 425 W. Mamy tutaj datę produkcji, w tym przypadku rok 1965. Widziałem też typy suszarek RSW1 z roku 1966, chyba nowszych już nie. No i mamy tutaj numer 2062 egzemplarz tej suszarki. Suszarka wydaje się być w dość dobrym stanie. Na szczęście nie jest popękana, co dosyć często zdarza się w przypadku tych wykonanych z... Nie jestem pewien, czy z bakelitu, czy z fenoplastu. Jeżeli ktoś z Was ma większą wiedzę o tworzywach stosowanych do produkcji tego rodzaju obudów, sprzętu, to bardzo proszę Was o informację. Czytałem gdzieś, że zdaje się, były to suszarki wykonane z fenoplastu, ale tego nie jestem pewien, nie znam się na tym. W każdym razie nie jest ona uszkodzona. Brakuje tutaj jednej śrubki. Być może to jest właśnie przyczyną, że w środku wyraźnie słychać jakiś poruszający się element. Jest ta suszarka wyposażona w oryginalny przewód z wtyczką. Tutaj ktoś wyraźnie wyciął kawałek wtyczki, prawdopodobnie po to, żeby móc ją stosować w gniazdkach z bolcem uziemiającym. Suszarka jest wyposażona w dwa przełączniki. Jeden przełącznik uruchamiał nawiew chłodnego powietrza, drugim przełącznikiem była włączana grzałka czy nagrzewnica i suszarka wtedy zaczynała dmuchać ciepłym powietrzem. Bardzo ciekawa historia wiąże się z projektem, czy z wyglądem, czy z formą tej suszarki, ale przyznaję, że o tym w tym nagraniu nie chciałbym mówić, ponieważ wiem, że to na pewno będzie tematem prelekcji otwierającej wystawę w Olsztynie, o której już wspomniałem i nie chciałbym tych ciekawostek przygotowanych przez organizatorów zdradzić, natomiast już po otwarciu wystawy bardzo chętnie do tego wrócę i na pewno pokażemy pewną suszarkę, która jest takim nawet nie bardzo dalekim kuzynem polskich suszarek Fema. No i a propos Femy, jest tutaj ten charakterystyczny napis Fema na obudowie. I to jest chyba wszystko, co o tej suszarce można tak na szybko powiedzieć.
Poszukałem trochę informacji w literaturze technicznej, w książce, którą już kilka razy pokazywałem na tym kanale, w książeczce Elektryczne urządzenia domowe Jerzego Małaszuka, wydanej w Warszawie w 1972 roku. Jest cały rozdział poświęcony właśnie suszarkom do włosów, właściwie jest to część rozdziału przyrządy grzejne z silnikiem elektrycznym, w którym omówione są również na przykład termowentylatory czy jakieś piekarniki. Natomiast najciekawsza i dla nas najważniejsza w tej chwili jest ta część poświęcona suszarkom do włosów i chciałbym Wam tutaj pokazać kilka schematów, kilka grafik i przeczytać Wam ten króciutki rozdział, bo on może być dosyć fajnym uzupełnieniem wiedzy na temat konstrukcji tej suszarki i późniejszych podobnych. W części tego rozdziału dotyczącej suszarki do włosów możemy przeczytać: składają się one z następujących zespołów: silnik elektryczny, grzejnik, wyłącznik termobimetaliczny, wyłącznik podwójny, ten, który już tutaj widzieliśmy, obudowa. Bardzo szczegółowo opisane będzie działanie suszarki krajowej typ RSW1, czyli dokładnie takiej, jaką dzisiaj oglądamy na tym nagraniu, ponieważ jest ona powszechnie stosowana do suszenia włosów. I teraz uwaga, przy pracach malarskich oraz w fotografice, na przykład do suszenia dosychających odbitek. Suszarka umożliwia nawiew zimnego powietrza wtedy, gdy wyłączony jest obwód grzejnika, czyli tak jak mówiłem, po włączeniu jednego z tego podwójnego włącznika, nawiew gorącego powietrza osiągany jest wtedy, gdy do pracy włączony jest grzejnik, czyli w tej pozycji. Grzejnik ma samoczynny wyłącznik termobimetaliczny, który zabezpiecza suszarkę przed nadmiernym ogrzaniem i uszkodzeniem grzejnika. Uruchamia się suszarkę za pomocą głównego włącznika podwójnego, takiego jak tutaj, który jest umieszczony na obudowie. Wyłącznik umożliwia włączenie tylko samego silnika albo silnika i grzejnika równocześnie, tak jak właśnie tutaj w tej pozycji. Mamy tutaj dalej opisane te parametry techniczne suszarki. RSW, moc całkowita suszarki 425 W, czyli dokładnie tak, jak napisano tutaj na tabliczce znamionowej, moc grzejnika 400 W, plus minus 10%. Wydatek powietrza sprawnej suszarki od 0,75 do 2 litrów na sekundę. Temperatura powietrza na wylocie z dyszy to jest 60 stopni Celsjusza plus minus 10%, maksymalny czas zadziałania wyłącznika termobimetalicznego 15 sekund, przyrost temperatury części dotykowych 40 stopni Celsjusza, czyli nie ma obawy, że taką suszarką się poparzymy. Temperatura zewnętrznej powierzchni dyszy w czasie pracy 100 stopni Celsjusza, wytrzymałość elektryczna izolacji 2500 V, długość przewodu sieciowego 2 metry, plus minus 5%. No nie sprawdzałem tego, ale nie jest to takie istotne. Wygląda na dość długi ten przewód. I jest tutaj, to będzie dla nas ciekawe i zaraz to sprawdzimy, wymieniony silnik typu IK71. Jest tutaj w nawiasie napisane, że jest to silnik importowany z Węgier o mocy 25 W. Może do opisu ewentualnych napraw podczas uszkodzenia tej suszarki przejdziemy za chwilę, a ja chciałbym teraz tę obudowę otworzyć i zajrzeć do środka. Przede wszystkim chciałbym bardzo sprawdzić, czy rzeczywiście jest w tej suszarce zamontowany taki węgierski silnik. Książkę na razie odsunę i spróbujmy rozkręcić obudowę. Tutaj jedna ze śrub, trochę mi szkoda tego robić, ale ona chyba jest jeszcze fabrycznie zalakowana, więc muszę to niestety zalakowanie oddrapać. Z jednej strony trochę nie chcę tego robić, bo wyraźnie widać, że suszarka nie była jeszcze nigdy otwierana, ale z drugiej strony inaczej po prostu nie sprawdzimy, jak ona wygląda w środku. No i chyba wydało... Tak, mam już tutaj dostęp do śruby. Na szczęście nie ma niebezpieczeństwa, że utracimy gwarancję tej suszarki, bo mam wrażenie, że ona już w roku 66 upłynęła. Dobrze, tutaj wypadły z drugiej strony dwie nakrętki i ostatnia śruba. Właściwie suszarka jest skręcona czterema śrubami, ale tutaj jednej śruby brakuje. O, i tutaj też odpadła
już nakrętka, odsuwam je na bok. I myślę, że teraz uda się otworzyć obudowę. I mamy w tej chwili bardzo fajnie widoczną całą budowę tej suszarki. Może ja to przekręcę. O, myślę, że w ten sposób poszczególne elementy tej suszarki będą bardzo ładnie widoczne. A tutaj w książce Jerzego Małaszuka, którą dzisiaj oglądamy, jest też narysowany schemat budowy dokładnie tego modelu suszarki. Możemy go sobie tutaj obejrzeć. Ja wam go zaraz tutaj z boku wyświetlę. Myślę, że tu w tym miejscu będzie dobrze, bo on nie będzie nam przeszkadzał. No i mamy tutaj na tym schemacie opisane poszczególne elementy ręcznej suszarki elektrycznej. Jeden, pokrywa suszarki. Dwa, silnik typu IK71. Ten, zaraz zobaczymy, odkręcimy ten silnik i zobaczymy, czy rzeczywiście został tutaj zamontowany tego rodzaju silnik. Wirnik łopatkowy, trójka. Tutaj mamy ten wirnik wykonany z plastikowych łopatek. Czwórka, tutaj element grzejny. Tutaj mamy cały ten element grzejny z drutem oporowym nawiniętym na takie rusztowanie. Ósemka, styki elektryczne tutaj w tym miejscu umożliwiające włączenie samego silnika lub silnika i elementu grzejnego. Dziewiątka, odciążka gumowa, no to jest tutaj to zabezpieczenie przewodu przed złamaniem czy nadmiernym wygięciem. 10, odgiętka taśmowa, to wydaje mi się, że chodzi tutaj o tę blaszkę trzymającą przewód w obudowie. No i 11, przewody, i to jest właściwie cała budowa tej suszarki. No i tutaj mamy ten wyłącznik bimetaliczny chroniący element grzejny przed przegrzaniem. No i tutaj mamy osłonkę jeszcze wylatującego powietrza. Właściwie na tym kończy się cała filozofia tej suszarki. Tutaj obok w książce mamy jeszcze, o, może w ten sposób będzie to widoczne i oczywiście też go zaraz tutaj wyświetlę, mamy jeszcze schemat połączeń suszarki RSW1. Jedynka, włącznik podwójny znajdujący się tutaj, dwójka, silnik elektryczny, trójka, grzejnik i czwórka, wyłącznik termobimetaliczny. Tutaj jest to wszystko zaznaczone i myślę, że teraz z otworzoną suszarką można sobie bardzo ładnie ten schemat połączeń poszczególnych elementów obejrzeć. Książkę na razie odłożę. Ona się nam za chwilę przyda, kiedy będziemy mówić o takich prostych naprawach tej suszarki. A teraz może troszeczkę zrobię tutaj powiększenie i zajrzymy do środka, obejrzymy przede wszystkim ten silnik, czy faktycznie będzie to silnik węgierski. I już nawet widzę, że to nie jest silnik importowany z Węgier, bo nawet bez wyjmowania go widać tutaj napis Made in Poland na tym silniku, ale niestety nie widzę żadnego oznaczenia typu tego silnika, dlatego będę go musiał za chwilkę wykręcić. Może coś znajduje się z drugiej strony. O, myślę, że teraz będzie to dobrze widoczne. Być może nawet na nagraniu, nie jestem pewien, tutaj w tym miejscu być może nawet możecie zobaczyć ten napis, naklejkę z napisem Made in Poland. Natomiast myślę, że do wyjęcia tego silnika wystarczy odkręcić te dwie śrubki. Nawiasem mówiąc, teraz tak patrzę i zastanawiam się, co tutaj tak pukało, kiedy ta suszarka była zmontowana, bo prawdę mówiąc nie widzę tutaj żadnych jakichś luźnych części. Zobaczmy, wyjmijmy ten silnik. Jedna śruba, druga śruba, być może już będę w stanie go wyjąć. Jeszcze muszę je troszeczkę lepiej odkręcić. Okej. Też z drugiej strony. Tutaj silnika dalej nie wysunę, bo trzymają go te przewody. Natomiast próbuję, tak żeby mi tutaj nie wypadły te dwie śrubki, próbuję go odchylić i zajrzeć, znaleźć gdzieś jakieś jego oznaczenie, ale przyznaję, że tutaj nigdzie z boku nie widzę. To jest chyba tylko stempelek kontroli technicznej. Spróbuję zaraz te przewody jednak tutaj może uwolnić. Jest też taka metalowa klamerka, która chyba po odgięciu pozwoli mi lepiej wyjąć ten silnik. Zresztą chciałbym go też od drugiej strony przeczyścić, bo on jest tam dosyć brudny. O,
Ja ją sobie po prostu troszeczkę odegnę i teraz mogę wyjąć silnik, a później całą tę klamerkę z powrotem tutaj założę. O, teraz mamy silnik wyjęty, on jest troszeczkę okurzony. Nie jest bardzo brudny. Po odwróceniu tego silnika niestety z tyłu żadnych napisów na nim nie widzę. Pozwólcie, że przyniosę jakiś pędzelek. Bardzo możliwe, że w pierwszych modelach suszarki RSW-1 stosowano jeszcze importowane silniki, a potem już rozpoczęto produkcję polskich silników do tego typu suszarek. Natomiast ja przynajmniej nie wiem, gdzie te silniki były produkowane i jakie miały oznaczenie. Tutaj na pewno nie ma z tej strony żadnych napisów na silniku. O, wydaje mi się, że tutaj jest taka już niezbyt wyraźna, teraz po oczyszczeniu to troszkę lepiej widać, naklejka z danymi technicznymi tego silnika. One niestety bardzo mocno tutaj wyblakły, a nawet częściowo chyba łopatki silnika je uszkodziły. Przyznaję, że musiałem się tutaj posłużyć taką małą lupą, żeby móc w ogóle odczytać te bardzo wyblakłe napisy na tym silniku, ale na pewno jest tutaj dosyć wyraźnie widoczne logo z zakładów Tonsil, czyli zakładów wytwórczych głośników we Wrześni pod Poznaniem. Wydaje mi się, że właśnie od początku lat 60. obowiązywała ta nazwa Tonsil, a na pewno już wtedy fabryka Tonsil czy zakłady Tonsil były częścią Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego Unitra i produkowały przede wszystkim głośniki, ale także różnego rodzaju silniki i silniczki do radiomagnetofonów. To pasjonaci sprzętu grającego będą o tym wiedzieli o wiele więcej ode mnie. Natomiast tak jak sobie zacząłem oglądać tego rodzaju silniki, tutaj teraz chyba dosyć wyraźnie przy tym oświetleniu widać typ silnika SAZ-2. I tak jak sobie szukałem w internecie, znalazłem kilka bardzo podobnych silniczków jeszcze z oznaczeniem węgierskiego producenta IMI, czyli fabryki silników, która produkowała m.in. silniki pod koniec lat 60. importowane przez Rzeszowską Fabrykę Sprzętu Gospodarskiego i montowane na przykład w odkurzaczach Alfa 2. Oglądaliśmy chyba już 2 albo 3 tego rodzaju silniki. Widziałem gdzieś też jakiś taki silniczek IMI do wentylatora, no ale tutaj ewidentnie już mamy do czynienia z polską produkcją, z silnikiem SAZ-2 z podpoznańskiego Tonsilu. Chyba tutaj gdzieś powinno być jeszcze napisane, jest taki napis, że jest to silnik przystosowany do pracy ciągłej z wymuszonym chłodzeniem, ale to jest dosyć niewyraźne. Natomiast wydaje mi się, że dosyć wyraźna jest tutaj data produkcji 1965 rok, nawet nie wiem, czy to nie jest X, czyli październik, no ale w każdym razie 1965 rok, dosyć wyraźne. Inne dane na tej etykietce niestety są bardzo, bardzo zatarte. Może uda mi się zdobyć jakiś inny tego rodzaju silniczek, może w tych troszeczkę nowszych suszarkach FEMA SR2 i SR3, wtedy to sobie zobaczymy. Przyznaję, że nawet w poszukiwaniu tego silnika sięgnąłem do katalogu silników z lat 60., ale to niestety są tylko silniki komutatorowe jednofazowej prądu stałego. Tutaj tego rodzaju małych silniczków nie ma. Natomiast znalazłem silniki tego typu w katalogu silniki elektryczne małej mocy z 1984 roku, no czyli jakby nie było 20 lat młodszym, wydanym 20 lat praktycznie po tej suszarce. Natomiast tutaj są silniki bardzo podobnego typu, tylko że nowsze. Silnik indukcyjny jednofazowy z pomocniczym uzwojeniem zwartym typy SAZ-21, SAZ-21A, SAZ-21B, SAZ-21D, SAZ-21W. Silniki są przeznaczone do napędu suszarek, do włosów i do rąk, termowentylatorów, wyciągów kominowych i do innych przyrządów powszechnego użytku. Jest tutaj dokładnie opisana budowa i właściwości takiego silnika, ale może to sobie obejrzymy
już jak trafimy na taki silnik w jakiejś nowszej suszarce, no ale tutaj już jako wytwórca jest podany zakład silników elektrycznych małej mocy Silma Sosnowiec. No i jest tutaj schemat mniej więcej podobnego silnika, nie tego typu SAZ2, tylko nowszej wersji. No w każdym razie obejrzeliśmy sobie, jaki silnik znajduje się w tej suszarce. Myślę, że teraz będziemy mogli go ponownie tutaj zamontować, przymocować te przewody, zmontować to wszystko razem i zobaczyć, jak ta suszarka właściwie działa. Ok, możemy ten silniczek zaraz ponownie zamontować, ale chyba najpierw może będzie mi wygodniej, póki on jeszcze tutaj dokładnie nie siedzi, zamontować tę blaszkę trzymającą przewody, a to jest ważne, bo w przeciwnym razie te przewody będą zaczepiały o łopatki wirnika. Dobra, jeden mam już tutaj wpasowany. Ona jest tak na wcisk wkładana. Ok, wydaje mi się, że te przewody już są tutaj ładnie trzymane. Jeszcze tylko tak dognę troszeczkę te końcówki blaszki, żeby się nie zsunęły. O. Ok, powinno to ładnie trzymać. Teraz mogę przykręcić silnik tutaj do dwóch mocowań w obudowie. Tutaj trzeba tylko śrubami na nie trafić. Dobra, ta śruba weszła i wkręca się. Zobaczymy, jak będzie z tą. No, wchodzi, wchodzi. Dokręcam nie za mocno, żeby tego nie wyrwać i nie zniszczyć obudowy. A no, fajnie. Ważne, żeby te przewody tutaj były, o teraz to widać, trzymane, tak jak mówiłem, żeby nie zahaczały tutaj nigdzie o łopatki wirnika. Dobra, tutaj mi się wysunął ten włącznik podwójny, więc go tutaj jeszcze raz wkładam. Te przewodziki tutaj ładnie chodzą. Tutaj nawiasem mówiąc, można sobie wyjąć, to nie jest naklejka, to jest faktycznie na jakiejś aluminiowej blaszce zrobiona tabliczka znamionowa. Można ją sobie tutaj włożyć. Póki mamy otwartą tę suszarkę, rzućmy jeszcze raz na okiem na książkę Elektryczne urządzenia domowe, bo tutaj są dosyć fajnie opisane też ewentualne naprawy, które można podjąć w przypadku jakichś uszkodzeń tej suszarki. No więc tak, do naprawy elementu grzejnego można przystąpić po rozmontowaniu dwuczęściowej obudowy suszarki, czyli tak jak to teraz zrobiliśmy, po odjęciu prawej części obudowy odłącza się przez wylutowanie przewody doprowadzające, po czym już swobodnie można wyjąć uszkodzony element grzejny, ten, czyli tutaj trzeba po prostu odlutować to widoczne, myślę, tutaj mocowanie przewodów do elementu grzejnego. Przepaloną skrętkę grzejną należy wymienić na nową, chodzi tutaj o ten drucik oporowy. Natomiast korpus elementu grzejnego można pozostawić, czyli całe to, w cudzysłowie, rusztowanie, wokół którego owinięte jest drut. Samoczynny wyłącznik termobimetaliczny, znajdujący się tutaj z przodu, wewnątrz tego elementu grzejnego, nadpalony lub odkształcony można naprawić, oczyszczając go lub formując do kształtu właściwego. Jeżeli został złamany lub starty zaczep, cały wyłącznik wraz z zestawem grzejnym należy wtedy wymienić na nowy, ponieważ klejenie nie daje gwarancji długotrwałej pracy. Wymontowanie do naprawy źle działającego lub uszkodzonego włącznika głównego, znajdującego się tutaj w rączce podwójnego, jest możliwe po zdjęciu lewej części obudowy suszarki. Takie uszkodzenia jak odgięcie dźwigni czy nadpalenie styku usuwa się przez ponowne uformowanie kształtu lub oczyszczenie, czyli tutaj spokojnie te blaszki można jakoś wyprostować czy właśnie oczyścić. Uszkodzony wyłącznik lepiej jest wymienić na nowy tego samego typu. Obudowa i osłona dyszy wykonane są z tworzyw sztucznych i dlatego są stosunkowo kruche. O tym właśnie już mówiliśmy. Dosyć często uszkodzeniu ulega gniazdo otworu na śrubę łączącą. Tak? W takich przypadkach, jeżeli nie ma możliwości wymiany części obudowy na nową, można zastosować inną, nietypową śrubę z nakrętką do łączenia, pozostawiając pod łeb lub nakrętkę tej, podkładając pod łeb lub nakrętkę tej śruby podkładkę, tak, aby przesłonić cały otwór. Takie złącze skręcamy. Drobne pęknięcie obudowy można kleić lub spajać za pomocą nitowania. Jako podkładki używa się wówczas bardzo cienkiej blachy miedzianej lub aluminiowej. Uszkodzoną osłonę dyszy należy wymienić na nową, czyli tą.
Jeżeli osłony takiej nie można kupić, trzeba ją dorobić np. z drobnej miedzianej siatki. No a uszkodzenie przewodu sieciowego od strony suszarki może być łatwo naprawione przez skrócenie i ponowne zamontowanie przewodu. Należy przy tym pamiętać, ażeby odciążka i odgiętka gumowa były zmontowane prawidłowo. Suszarki elektryczne do suszenia rąk są montowane na ścianie, no i to już tam dalej, ich niedomagania oraz naprawy dotyczą trzech podstawowych zespołów: silnika, elementu grzejnego i wyłącznika głównego. O takich suszarkach do rąk montowanych na ścianie będziemy mówić przy innej okazji, bo mam taką bardzo fajną zelmerowską suszarkę do rąk z początku lat 70. Na pewno ją w jakimś innym nagraniu pokażę. Tak się zastanawiałem, co tutaj tak pukało w tej obudowie suszarki i wydaje mi się, że to jest tutaj taki luźny cały ten wirniczek razem z wiatraczkiem. On wyraźnie tutaj się troszeczkę rusza. Ma luzy i prawdopodobnie podczas poruszania tą suszarką on może tutaj gdzieś właśnie powodować to klekotanie. Okej, ale wydaje mi się, że to, o ile nie będzie obcierało budowę, nie powinno mieć jakiegoś większego znaczenia. Teraz możemy wykorzystać to, że suszarka jest otworzona i możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda w działaniu. Trzeba tylko bardzo uważać, bo wszystkie te elementy tutaj włącznika na tego grzejnika będą pod napięciem, więc ja będę trzymał suszarkę tylko za tę gumową osłonkę przewodu. Natomiast podłączę ją tutaj do zasilania. W tej chwili po włączeniu listwy zasilającej suszarka powinna od razu ruszyć, ponieważ widzę, że na włączniku mamy włączone zasilanie silnika i mamy też włączone zasilanie elementu grzejnego. Wyłączyłem ją natychmiast, nie wiem czy zauważyliście to na nagraniu, tutaj zaczęły się delikatnie nagrzewać te spiralki grzewcze, ponieważ w tym momencie, kiedy brakuje tej z pokrywy suszarki, no po prostu powietrze rozchodzi się z tego wentylatorka w różne strony, no i nie ma zapewnionego odpowiedniego chłodzenia tego elementu grzewczego. I tak jak wam mówiłem, jest tutaj ten wyłącznik termiczny. Jeżeli to wszystko by się przegrzało, ta blaszka powinna przerwać obwód, natomiast później, żeby ją ponownie tutaj dogiąć i zamknąć obwód, trzeba będzie wcisnąć tę malutką dźwigienkę. Jeszcze raz na chwilkę włączę tę suszarkę. Tak, i ona tak jak widać zaczyna od razu działać. Nie będę jej dłużej męczył w tym stanie otwartym, żeby nie przepalić tych wszystkich elementów spiralki grzewczej. Korzystając z tego, że możemy wyjąć ten element grzejny, chciałbym wam pokazać działanie tego wyłącznika zabezpieczającego grzałkę przed przegrzaniem. Zwróćcie uwagę, jak doprowadzone są tutaj styki do tego elementu. Jeden z nich łączy się tutaj z takim metalowym elementem po wewnętrznej stronie tego całego korpusu, na który nawinięty jest drut oporowy, a drugi łączy się z taką blaszką idącą tutaj przez środek. I żeby ten drut zaczął się żarzyć, musi być tutaj zamknięty obwód elektryczny. Natomiast w momencie, gdyby doszło do przegrzania tych elementów, tutaj jest taki metalowy elemencik z takim jakby ząbkiem. On wtedy, jeżeli się nagrzeje do temperatury powyżej 100 stopni, odchyli się na bok i zauważcie, zwalnia taką sprężynkę, która rozłącza obwód elektryczny. W tym miejscu. W tej chwili grzałka jest wyłączona, nawet gdyby było doprowadzone tutaj napięcie, ona nie będzie grzała. I dlatego jest tutaj zrobiona taka malutka dźwigienka, że po wystygnięciu takiej grzałki można ją wygodnie nacisnąć. Wtedy ten ząbek znowu blokuje tę, nie wiem, sprężynkę, blaszkę w takiej pozycji, że ona styka się tutaj z obudową, na którą nawinięty jest drut oporowy, zamyka obwód elektryczny i znowu ta spirala grzewcza, ten drut oporowy może się nagrzewać i zapewniać dopływ w połączeniu razem z powietrzem wychodzącym tutaj z tego wiatraczka, zapewniać dopływ ciepłego powietrza. Natomiast gdyby to się wszystko znowu przegrzało, ta dźwigienka odsunie się na bok, rozłączy obwód i suszarka przestanie grzać i nie ma niebezpieczeństwa, czy w każdym razie jest mniejsze niebezpieczeństwo, że przepali się tutaj cała ta spirala grzewcza. Całkiem fajny, sprytny mechanizm, który można by kiedyś przetestować w działaniu, na przykład, no nie wiem, zdjąć te łopatki silniczka,
podłączyć zasilanie do tej grzałki i zobaczyć, czy faktycznie zadziała to zabezpieczenie przeciw przegrzaniu. Zobaczymy to jeszcze ewentualnie po zmontowaniu tej suszarki. W zasadzie, żeby móc to zobaczyć, musiałbym to teraz rozłączyć. OK, w ten sposób. Jeżeli zmontuję tę suszarkę, to ona nie powinna teraz nawet po włączeniu nagrzewania nie powinna grzać i dopiero po wciśnięciu tej dźwigienki w ten sposób powinienem zamknąć obwód i suszarka powinna zacząć grzać. Może tak to zróbmy. O, będzie to teraz rozłączone, a po zamknięciu suszarki sprawdzimy działanie tego zabezpieczenia. Dobra, tutaj ten cały element grzewczy z powrotem wkładam w taki sposób, że on teraz nie powinien nawet po włączeniu tutaj przełącznika na nagrzewanie nie powinien działać. Wkładam tutaj też oczywiście tę osłonkę wylotu powietrza, którą zdjąłem. No i myślę, że teraz możemy już zamknąć obudowę suszarki. Trzyma się tutaj ten włącznik. Przyznaję, że nie jestem do końca pewien, gdzie zamontowana była ta gumeczka, taka, która wypadła z obudowy. Ona ewidentnie się gdzieś tutaj poluzowała. Ale tak patrzę na ten schemat suszarki i nie bardzo widzę, gdzie ona mogła być zamontowana. Tutaj jej nigdzie nie widzę. Myślę, że ona była wsunięta po prostu tutaj. O, dokładnie. I zabezpieczała te przewody. O, okej. Nawiasem mówiąc, jest ona też tutaj na tym schemacie. Po prostu jakoś na to nie spojrzałem. No i teraz myślę, że możemy zamknąć tę pokrywę. Na razie wyjąłem z niej śruby, żeby się tutaj gdzieś nie podwinęły. Trzeba uważać, żeby ten włącznik... Tutaj on ma taki bolec i ten bolec musi wejść w otworek przewidziany na niego tutaj po drugiej stronie. Tabliczka znamionowa też musi się tutaj wsunąć w to przewidziane na nią miejsce. Tutaj włącznik muszę troszeczkę odchylić. O, wszedł. Ładnie. Najważniejsze, żeby nic tutaj za bardzo nie naciskać, żeby niczego nie wygiąć i żeby nie popękała cała obudowa. Dobrze, obudowę myślę, że mamy tutaj ładnie spasowaną. Warto zajrzeć, czy nie wygiął się ten cały element grzejny, ale nie. Tutaj ładnie siedzi, tabliczka siedzi w środku. Przełącznik z obu stron, czy włącznik z obu stron wszedł tutaj w obudowę. Teraz możemy to skręcić, tylko trzeba uważać, bo te śruby mają różną długość. Najkrótsza śruba będzie użyta tutaj w rączce. Możemy to od razu zrobić. Wkładam sobie z jednej strony nakrętkę. Teraz myślę, że się wpasowała. Z drugiej strony tę najkrótszą śrubę. No i dokręcam. Na razie nie za mocno. Tutaj cała ta osłonka przewodu dobrze siedzi. Dobra, teraz wezmę, one są już tej samej długości, jakąś długą śrubę i myślę, że skręcę, tu jednej brakowało, ale powiedzmy, że tak, tutaj przy włączniku na pewno była jedna. Muszę tam włożyć nakrętkę do środka, tak żeby się wpasowała. O, teraz już weszła, to już się wkręca. Dobra, później dokręcę mocniej i myślę, że tutaj na końcu też włożę śrubę. Włożę tutaj nakrętkę. Ok, jeszcze dokręcę troszeczkę, nie za mocno, bo tak jak było też w książce napisane, te gniazda śrub mogą dosyć łatwo popękać. Wydaje mi się, że suszarka jest już całkiem solidnie skręcona i tutaj spasowana. Chyba wszystkie elementy do siebie pasują. Zróbmy teraz jej próbę. To, że działa, widzieliśmy po otwarciu obudowy. Natomiast teraz chciałbym zobaczyć, jak działa już po zmontowaniu. Podłączę suszarkę do zasilania. Pamiętajmy tylko, że specjalnie rozłączyliśmy tutaj ten wyłącznik bezpieczeństwa, który chroni cały ten element grzejny, czy spiralę grzejną przed
przegrzaniem. Także teraz myślę, że nawet jeżeli włączę nawiew ciepłego powietrza, ta spirala nie będzie działała. Będziemy musieli dopiero wcisnąć tę dźwigienkę, żeby ten przełącznik zaskoczył, wrócił na swoją pozycję, połączył tutaj obwód i wtedy dopiero spirala zacznie się nagrzewać, ale zobaczymy to zaraz. Włączmy najpierw zasilanie i nawiew chłodnego powietrza. No to działa całkiem fajnie. Suszareczka ładnie dmucha, ale zimnym powietrzem. Włączam teraz nawiew ciepłego powietrza, ale kompletnie nic się nie dzieje, bo ten włącznik, wyłącznik tutaj awaryjny jest rozłączony. Dopiero wcisnę tę dźwigienkę. Połączyłem tutaj styki. O, i suszareczka bardzo ładnie zaczyna teraz dopiero dmuchać ciepłym powietrzem. I zakładam, że tak będzie do momentu, w którym nie pojawiłaby się groźba, że te elementy się przegrzeją. Wtedy ten wyłącznik znowu rozłączy obwód i suszarka przestanie dmuchać ciepłym powietrzem. Trzeba będzie mocniej wcisnąć tutaj tę dźwigienkę i wtedy dopiero ten cały element grzejący zacznie się ponownie nagrzewać. Myślę, że całkiem fajnie to działa. I to chyba wszystko na dzisiaj. Jak zawsze bardzo Wam dziękuję za możliwość wspólnego obejrzenia kolejnego starego urządzenia. Tym razem obejrzeliśmy, myślę, że taką kultową, starą polską suszarkę do włosów RSW1 z 1965 roku, wyprodukowaną jeszcze w zakładach Eltra w Bydgoszczy, jeszcze nie w fabryce w Kętrzynie. Myślałem, że będzie to nagranie troszeczkę krótsze, ale jednak było tutaj też sporo do obejrzenia. Obejrzeliśmy sobie ten całkiem ciekawy silniczek SAZ2 z zakładów Tonsil, który znajduje się w tej suszarce. Obejrzeliśmy sobie budowę tego całego elementu grzejnego, grzałki, która się tutaj znajduje, i wyłącznika, który teoretycznie ma zabezpieczać ją przed przegrzaniem. Nie wiem, czy to faktycznie działa w praktyce, a ja już bardzo się cieszę, że w kolejnych nagraniach będzie okazja obejrzenia kolejnych modeli tej suszarki, tak jak Wam pokazywałem, modelu SR2 jeszcze z bydgoskiej Eltry i SR2 już po przeniesieniu produkcji do fabryki w Kętrzynie. Obejrzymy także taką suszarkę FEMA SR3, także z Kętrzyna. A jeżeli fascynują czy ciekawią Was stare suszarki do włosów, nie tylko polskie, ich technika, ich historia, związane z nimi ciekawostki, czy w ogóle ich design, ich forma, to koniecznie, tak jak już powiedziałem we wstępie do tego nagrania, zarezerwujcie sobie termin w połowie marca na wizytę w Olsztynie. Na pewno będzie się opłacało, bo organizowana tam wystawa zaprezentuje cały szereg bardzo fajnych, ciekawych eksponatów. Myślę, że prawie wszystkie, jeżeli nie wszystkie polskie suszarki, zwłaszcza te produkowane właśnie w kętrzyńskim Farelu, no bo to jest jednak związane z historią regionu wokół Olsztyna. Na razie jeszcze, tak jak powiedziałem, nie zdradzam, kto tę wystawę organizuje, co będzie można na niej zobaczyć i gdzie ona będzie, ale mam nadzieję, że już za parę dni, jak organizatorzy tej wystawy opublikują oficjalne zaproszenie, będę mógł zamieścić w opisie tego nagrania dokładną informację, gdzie na taką wystawę będzie można się wybrać. A w następnych nagraniach pokażę Wam także, skoro mówimy już o suszarkach, także taki bardzo fajny model suszarki, tym razem nie do włosów, tylko do rąk, chociaż myślę, że na upartego można by pod nią suszyć również mokrą głowę. To jest suszarka wyprodukowana w zakładach Zelmer w 1972 roku. Tutaj nie ma nagrzewnicy, tak jak w tych ręcznych suszarkach, tylko były dwie takie żarówki zasilane łącznie chyba. Tak, łączna moc tej suszarki to jest 775 W. Obejrzymy sobie to wszystko. Ja nawet może spróbuję, taki mam trochę pomysł, przerobić tę suszarkę na jakąś lampkę, taki kinkiet, który będę mógł sobie powiesić na ścianie, ale to wszystko już w następnych nagraniach, także te suszarki będą na pewno jeszcze wracały, ale nie zapominam o starych odkurzaczach i o starych elektronarzędziach. Właśnie dzisiaj odebrałem paczkę z kolejną starą wiertarką, którą też na pewno będę chciał razem z Wami obejrzeć. Tyle na dzisiaj. Ja sobie jeszcze troszeczkę tutaj popsztykam tą suszarką, trochę się nią pobawię, poczytam sobie jeszcze trochę o suszarkach i o stosowanych silnikach. Silnikach stosowanych także w trochę nowszych suszarkach. Wam jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia już niedługo. Cześć!